dzień w telewizji w Polsce.pl. Telewizję w Polsce.pl można oglądać albo na UPC, na kanale 121, jeżeli mają państwo dekodery Horizon i Kaon. 339 to Mediabox, w cyfrowym Polsacie na kanale 196 niezmiennie, w Neti kanał 192, a w Wektrze 825. Powiedzcie państwo rodzinie i znajomym, że tutaj nas można znaleźć. I tutaj zawsze rozmawiamy o sprawach bieżących. Marzena Nykiel, redaktor naczelna i wydawca portalu W Polityce.pl. Dzień dobry, witam Marzena. No i dzieje się. Na taśmę z jednej strony, mamy taśmę z drugiej strony. Jest to lekko irytująca rzeczywistość, ale nie obrażamy się na nią, tylko po prostu w portalu państwu relacjonujemy to, co słychać. A na taśmach Pawła Grasia słychać, że w 2013 roku rząd Donalda Tuska miał kompletnie pełną świadomość tego, co dzieje się z podatkiem VAT i z tą dziurą, która rosła w gigantycznych rozmiarach już wtedy. Miał pełną świadomość, miał świadomość taką bardzo szczegółową, doskonale wiedział, jakie interesy można ubijać na tym VAT-cie, w jaki sposób ten VAT drenować, to znaczy, że to trzeba na złocie, na prętach stalowych, na wapnie, na oleju rzepakowym, na każdym towarze, czyli zna też mechanikę dokładnie, jak to się robi, tak? A no właśnie, wcześniej wydawało się, że to jest tylko gdzieś tam zarezerwowany ten VAT do paliw, że najbardziej jakby da się drenować te kwestie w branży paliwowej albo elektronicznej, tu chodziło o telefony komórkowe, na przykład o tym dowiedzieliśmy się z ostatniej komisji śledczej, z przesłuchań, a tu się okazuje, że jest jeszcze bardzo wiele dziedzin życia handlowego, które pozwalał tę karuzelę VAT-owską pięknie rozkręcać. No i tak, Paweł Graś ma pełną świadomość tego, nic niestety z tym nie robiono. Jeżeli ma Paweł Graś, to i ma cały rząd. 8 września 2013 roku, wtedy się ta rozmowa odbywa. Jakiekolwiek ruchy były gdzieś w 2015 roku, żeby tą lukę zawęzić, wykonywane, czyli co, 2 lata zupełnego odpuszczenia, znaczy co najmniej 2 lata zupełnego odpuszczenia, jak ty to interpretujesz? Odpuszczenia, i to jednak bardzo świadomego, to była decyzja polityczna, na to wygląda, no bo przecież były pewne zalecenia, co należałoby zrobić, żeby jednak VAT uszczelnić. Nie robiono nic, przyglądano się temu biernie po prostu. Mam nadzieję, że komisja, spec-komisja tutaj ustali coś w tej kwestii i zaczniemy wyciągać jednak konsekwencje, bo to jest dosyć irytujące, że my widzimy bardzo wyraźne tropy, gdzie te pieniądze wypływały, kto na to przyzwalał, ale wciąż jeszcze jednak nie zapadają decyzje, które miałyby skutek prawny najzwyczajniej. To jest chyba w ogóle problem rządu Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, że po wielu oskarżeniach, które padły przez te 3 lata, no jakby wiele spraw jest ciągle niedomkniętych, tak? No był jakiś audyt na początku rządów i jakby tak, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, no to mizerny jest tutaj urobek po tym audycie, po tych zaniedbaniach wykazanych. No właśnie, ten audyt był w każdym resorcie. Pamiętamy te wielogodzinne debaty sejmowe, podczas których kolejni ministrowie przedstawiali wyniki tych audytów w swoich resortach. Nieprawidłowości na różnych takich wydrukach pokazywane i co i nic. No. A no właśnie, pamiętajmy, że to było jedno z głównych haseł Prawa i Sprawiedliwości, z którymi szedł do władzy, i obywatele, głosując na PiS, spodziewali się jednak rozliczenia. Wszyscy chcieli, przecież nie po to powstawały w internecie te wielostronicowe artykuły o tym, co zaniedbał rząd Tuska, gdzie jeszcze rząd Platformy pozwalał na oszukiwanie państwa, gdzie to ten budżet był drenowany, nie po to, żeby nie wyciągnąć z tego wreszcie konsekwencji. No więc na to czekamy. Teraz mówiąc, no to jeżeli tak, to postawcie nas przed sądem, tak? To prawda, no i na to chyba już jest najwyższa pora. Niestety jest tylko rok do wyborów i to jest dosyć trudny czas. Zawsze jest rok do jakichś wyborów. No ja bym się tutaj akurat tym nie czekał, wobec pewnych osób. Ale oczywiście będzie to, jak wiesz, uznawane za rozgrywki polityczne, za... Rok po wyborach, czy rok przed wyborami, i tak by to było uznane za rozgrywki polityczne. Prawda jest najważniejsza, no i też sprawiedliwość z tym PiS szło do władzy i tego Polacy oczekują. Natomiast no, mówisz, że te taśmy, które są wypuszczane jedna po drugiej, jedna strona na drugą, to jest tak, to jest irytujące, bo mam wrażenie, że żyjemy w jakiejś rzeczywistości otaśmowani.pl. I no chyba też oczekiwalibyśmy tego, żeby jednak zamknąć pewne kwestie. No nie może być tak, że dziennikarze, jak widać, są wykorzystywani do wypuszczenia coraz to różnych taśm przez różne środowiska, i ta cała rzeczywistość społeczno-polityczna czy medialno-polityczna jest mocno zaburzona. My nie rozmawiamy o sprawach
które no, należałoby prowadzić tak, żeby bezpieczeństwo państwa no, było stabilne, ale po prostu jesteśmy ciągle gdzieś rozgrywani. Pożar tu, pożar tam, tak. To reagujemy na ten pożar, reagujemy na ten pożar. Ja powiem więcej, że nawet to, jeżeli mówiliśmy kiedyś o państwie z tektury, no to teraz jest pytanie o służby specjalne, czy biorą w tym udział, czy są takie dokitu, że nie są w stanie zareagować i ustalić, gdzie te taśmy tak naprawdę są. To niestety nie najlepszą cenzurkę wystawia polskim służbom specjalnym. No, zobaczymy, jak to potoczy się dalej, ale w tej chwili no, na pewno trzeba wyciągnąć jasne konsekwencje i z jednej, i z drugiej sprawy. Znaczy, taśma sprzed 3 lat dotycząca Grasia i, no, że tak powiedzmy, szeroko rządu Platformy też musi być zamknięta, ale jeżeli mamy tutaj... 2013. No tak, mam na myśli, że przejęcie władzy, jakby 3 lata tak. Już w PiS rządzi, o tym mówię, że jednak stara taśma, to musimy już zamknąć ten etap, natomiast kwestia KNF-u i jednak jakiegoś zachwiania na rynku finansowym. Dzisiaj słyszymy te kolejny dzień uspokojenia jakby nastrojów, tłumaczenia, że polska finansjera nie musi się obawiać, bo tutaj rynek jest stabilny, nic nikomu nie grozi. I te nawoływania prezesa Glapińskiego do tego, żeby nie robić, nie mieszać finansów do polityki, bo będzie to miało bardzo złe skutki. No to prawda, ale tutaj też trzeba podjąć pewne konsekwencje. No, szef KNF-u, jeżeli no jednak ta taśma rzuca na niego złe światło. Nie mam wątpliwości co do tak. Tej propozycji, która nigdy nie powinna paść. Tak, tak nie powinien też no, mieć możliwości na przykład wejścia na teren KNF-u na pół dnia. Tak, ta sterylność rzeczywiście tutaj została, nie została zachowana, no i to daje paliwo do tego. Czy te nierozliczenia według ciebie dają na przykład pole Donaldowi Tuskowi do myślenia w ogóle o operacji Tusk 2020, o jego powrocie na wybory prezydenckie w 2020 roku? Dzisiaj 2 tygodniki sieci do rzeczy poświęciły okładkę Donaldowi Tuskowi właściwie w takim samym tonie. Wraca koszmar, Boże, uchowaj nas przed Donaldem Tuskiem. No to prawda, że Donald Tusk zawsze każdy taki grząski moment dla rządu wykorzystuje do tego, żeby wkroczyć. I widać, że pojawia się w różnych takich newralgicznych momentach. Część z nich jest bardzo, część tych jakby aktów wkroczenia jest mocno przemyślana. Na przykład tak było przed Świętem Niepodległości, kiedy on dzień przed marszem, zakładając, że będzie to marsz, na którym będą też manifestowane jakieś tam rzekomo faszystowskie treści, no to on właśnie wtedy wyszedł ze swoim przemówieniem. Dziwne, że mieszał tam bolszewizm z tym faszyzmem. Przedziwne to było wystąpienie. Wydawało się, że to ma być jakieś takie zapoczątkowanie szerszej akcji, która potem zostanie podjęta przez media, co widzieliśmy. Niestety sprawa się gdzieś tam... No tak, ale skorelowane z tym wywiadem obszernym w Gazecie Wyborczym, gdzie Adam Michnik i Jarosław Kurski wybrali się do Brukseli nawet, żeby taki naprawdę kobylasty wywiad przeprowadzić, to widać, że jest jakaś ta reżyseria od jakiegoś czasu prowadzona Tusku wróć. I teraz tak się zastanawiam, jak to będzie w Platformie odebrane, czy on ma wylądować po wygranych przez Platformę wyborach, czy też pomimo na przykład ewentualnej klęski Platformy on też tutaj przyjedzie w 2020 roku, bo od jakiegoś czasu wszystkie jego działania są już skierowane, nawet te na forum europejskim, jednak na rynek krajowy. Rozumiem, że zakłada, że Platforma wygra wybory. To tak zakłada Platforma, natomiast jakby APiS zakłada pewnie, że on wygra, natomiast czy przy takim scenariuszu jednak Donald Tusk jest gdzieś kierowany na ten wybory prezydenckie 2020. Tak na zupełnym marginesie, nawet Ryszard Petru zakłada, że wygra, bo z takim hasłem wyszedł, przedstawiając partię no teraz, ale przyszły, wracając do Tuska. Były niedoszły premier, tak? Tak, no. Ale wracając tutaj do Tuska, cała opozycja, cała jakby totalna opozycja, zjednoczona opozycja, koalicja obywatelska, jakkolwiek by ją nazwać, cierpi na jeden problem. Nie ma przywódcy. I rzeczywiście w tej ich pamięci bolesnej, czy mniej bolesnej, jedynym zwornikiem wszystkich działań jest Donald Tusk. I oni doskonale wiedzą, że nie są w stanie wygenerować siebie przywódcy na miarę Tuska. Dlatego tak tęsknie patrzą w stronę Brukseli i tak bardzo liczą na to, żeby Tusk wrócił. Pytanie, w jakim charakterze? Znaczy, opozycja jest obecna tak słaba, że Tusk może dyktować jej dowolne warunki swojego powrotu. Przydałby się mocny premier i Tusk pewnie byłby mocnym premierem, gdyby się to udało. Tylko, że czy jemu się chce jeszcze pracować? No zawsze słyszymy głosy, że nie, że może ten żyrandol, którym
tak kiedyś gardził i z którego drwił, to teraz to jest jedyne, czego mógłby przypilnować i taką prestiżową funkcję prezydencką objąć. Jedna kwestia to, czy chce mu się pracować, a druga to taka, czy chce mu się prowadzić spór polityczny na takim poziomie, na jakim prowadzi to opozycja obecna z rządem. I czy miałby wrócić w sytuacji, w której jednak opozycja pozostaje na swoim miejscu, a wygrywa PiS, bo raczej sondaże wskazują, że tak będzie. Czy, no jest jeszcze trzecia kwestia, czy przypadkiem nie będzie zobligowany poprzez różnego rodzaju interesy, które trzeba w Polsce chronić, bo zostały gdzieś zachwiane, czy nie zostanie w pewien sposób zobligowany do tego, żeby wrócić i całą tę czeredę opozycyjną jednak zebrać pod swoje skrzydła. Lider opozycji, to wydaje mi się, że ciągle to jest mało kusząca propozycja dla Donalda Oczywiście, Tuska, że tak, ale być może pewna odpowiedzialność za no, szeroko pojęte interesy trzeciej RP może będzie tutaj mogła wziąć górę. Kawka, Bruksela, relaks, słońce. To jest chyba taki tryb życia, z którego ciężko wypaść. A być może będzie tylko takim szeryfem, który rozdaje zadania, a sam egzekwuje i ciekawe, trzyma w garści. To będzie ciekawy przyszły rok w polityce rzeczywiście, natomiast teraz mamy teraz. Aha, teraz jest teraz. No. Był taki przebój Agnieszki Chylińskiej, mocno mi się kojarzy. Teraz. No jest pan Ryszard Petru, który wyszedł, co ciekawe, przedstawiając nową partię z Joanną Scheuring-Wielgus, ale zabrakło tam Joanny Schmidt. No, jako że kadry są, umówmy sobie, na razie takie niezbyt szerokie, raczej skromne, no to chyba gdzieś na innym odcinku po prostu pracowała. Natomiast jakby Ryszard... Dowiedzieliśmy się tego od niej w sobotę, bo byliśmy mocno zaniepokojeni jej brakiem u boku Ryszarda Petru, bo to jednak jest takie mocne trio, prawda? Wydawało się, że to oni są wspólnie założycielami tej nowej partii, że Joanna Schmidt, no była, to było oczywiste, że będzie no, razem. Brakło 33% członków tej partii, kiedy zabrakło Joanny Schmidt po prostu. Prawda? No właśnie, więc zaniepokojenie zadzwoniliśmy do niej, dopytując, co z nią. Powiedziała, że w tym czasie zajmowała się czymś innym, miała piętro wyżej spotkanie ze strukturami. No więc... No to jest petarda. Choć to mam wrażenie, że całe struktury, średnia wieku tak jakby 55 plus, to była oto jakby wokół pana Ryszarda. No, to ale... prawda, natomiast jakby no, o pewnym odklejeniu od rzeczywistości mówią te dwa pierwsze postulaty, o których Ryszard Petru i Joanna Scheuring-Wielgus mówili, to znaczy związki partnerskie i podwyższenie wieku emerytalnego. Jeżeli to jest coś, co ma porwać Polaków, no to ja nie wieszczę im sukcesu, no ale to jest taki wybór Ryszarda Petru i przyjaciółek. Marzena Nykiel, no i oczywiście Świeckie Państwo, nie zapominajmy. I Świeckie Państwo, no właśnie, to jest jakby na dokładkę, to mamy komplet. Czy to państwa porywa? Nie wiem, zobaczymy. Marzena Nykiel, portal w polityce.pl, dziękuję bardzo. Dziękuję. A po 12 w telewizji w Polsce.pl wywiad ekonomiczny z ministrem Krzysztofem Tchórzewskim będzie rozmawiał Maciej Woźko, zapraszam.